Siemanko, kolejny dzień. Dzisiaj kontynuujemy naszą pracę związaną z wznoszeniem tych oto tutaj ścianek działowych. To jest dzisiaj nasz plan. Dokończyć te działówki tutaj na górze. Pozostało nam jeszcze tylko te jedno pomieszczenie tutaj. I założyć wszystkie nadproża, w sumie 4, w tych oto tutaj drzwiach 2 sztuki i tu będzie jeszcze, tu jeszcze jedno i tam będzie jeszcze jedno wejście do pokoju. Założymy nadproża, dołożymy jeszcze tutaj na górze 3 rzędy bloczków i wtedy będziemy mogli już tutaj sobie zakończyć. Odpoczęliśmy trochę w nocy, zregenerowaliśmy się i hula u nas tutaj dzisiaj jakieś wietrzysko na tym poddaszu. Zimno. Pada, także musimy się brać do roboty, żeby się trochę rozgrzać. Zimno dzisiaj, jakiś deszcz pada. Po prostu w domu u nas zimniej niż na dworze jest. O, tak. Nic nie widać. Ale hula coś tutaj tymi szparami dachu. No, dopóki nie będzie styropianu na zewnątrz, to będzie hulało. Ale tak to już jest. Na budowie. Na budowie. Także rozrabiamy klej, mieszamy, smarujemy, stawiamy i lecimy. O, my już sobie tutaj rzuciliśmy parę pustaczków, żeby się rozgrzać. Mrujemy sobie, nie wiem, też i wiatr trochę ustał, to też i dlatego pewnie też jest cieplej. Ale jak już sobie tak mrujemy, to powiemy Wam o kleju, ponieważ zmieniliśmy klej. No, nie z wyboru, tylko po prostu nam zabrakło naszego, którego używaliśmy cały czas, czyli tongowskiego, który zakupiliśmy z, razem kupując pustaki, to dedykowane był właśnie do właśnie tego bloczka z Itonga. Tamten klej nam się bardzo fajnie sprawdzał. Później w międzyczasie mieliśmy klej z Atlasu, tak to był? Z Atlasu, tak. No. I teraz mamy Solbet. Tylko dlatego, że nie ma innych tutaj u nas. Właśnie, tylko dlatego. No ale dosyć, ten Solbet jest dobry, ten Atlas nie był zły, był dobry, Solbet jest lepszy w naszej praktyce, jednak gdzieś tam Itong tutaj sprawdził się najkorzystniej. Dobrze się kleił, dobrze się rozprowadzał, był taki konsystencją taką masełkowatą. No i jak zastyk, to był bardzo twardy. Z kolei Atlas, długo sech, też konsystencja fajna, ale już długo sechnie i jest taki miękki później, nie? Że nawet wyschnie. Bardzo łatwo go. Można go normalnie palcem zdrapywać. Z kolei na przykład Itong, to jak zamarznie, to już normalnie jak beton. Twardy jest, nie można go ruszyć, nie można go skuć. Zgadza się. Bardzo podobny jest właśnie Solbet do Itonga. Jedynie ma troszeczkę ciemniejszy kolor i taką bardziej piaskowatą strukturę. Grubsze ziarno po prostu, ale jeżeli zaschnie, też jest super fajnie twardy. Także też jest bardzo dobry klej. Także tutaj podzieliliśmy się ze swoimi. To taka właśnie była, takie spostrzeżenia do tej pory co do tych klejów. Do bloczka właśnie, do betonu komórkowego. I lecimy sobie tak pomału. Lecimy. Zastanawiamy się, ile bloczków będziemy musieli znosić stąd. Marcin obstawia, że nam zabraknie. Ja obstawiam, że będziemy musieli znosić. Ale to i tak już lepiej znieść, jak wnosić, bo będziemy rzucać z góry. No. A tutaj przez tą pustkę będziemy tylko i na jeden wielki huk będzie szedł. Ja powiedziałem, że nie będę tego znosił, tylko przez okno pójdzie wszystko. A, nawet przez okno, widzisz. Wczoraj jeszcze było przez pustkę, a dzisiaj przez okno.
Ale no nie wiem, jeszcze mamy tutaj troszkę. Trzy warstwy tam mamy na górze. Także jeszcze trochę pójdzie. Tutaj musimy to całe ten pokoik wymurować. Jeżeli także... zostanie, to zostanie niewiele. Tylko przez to, że tutaj była ta zmiana, nie mamy tych ścianek dwóch tutaj krótkich. Przeorganizowaliśmy tutaj troszkę, no i też właśnie przez to odejdzie tego pustaka. No. Z paleta pewnie, no nie? Może z paleta zostanie. No jeszcze tam w sypialni troszkę mamy. Leży. No mi się wydaje, że będziemy znosić, ale zobaczymy. No, także murowanko. Na jedno to dobrze, że nam się ten klej skończył, bo mogliśmy wypróbować innych, podzielić się z Wami opinią naszą. Oczywiście każdy jeden jest gdzieś tam dobry, nie mówimy, że któryś jest niedobry z tych klei, ale no gdzieś dla nas najbardziej podpasował jednak ten Itong. Też i fajnie taki jasny jest w porównaniu, no nie, do tych dwóch jest jaśniutki. Także murujemy dalej. Dobra, mamy ścianki już tutaj postawione do wysokości 2,20 i teraz przyszedł czas na zakładanie nadproży. Tutaj nam brakowało jeszcze 5 cm, bo według naszych obliczeń musimy zrobić otwór od tutaj od stropu 2,25. To jeszcze takie piąteczki musieliśmy elki sobie powycinać. Przykleiliśmy sobie wszędzie już. Tam, siam. Wszędzie mam już takie eleczki przyczepione. Otwory robiliśmy pod drzwi 80. 80. I otwór zostawialiśmy 91 na 2,08 m chyba, coś takiego. 7,8 na 2,75 m bodajże. Podobno ma być ok. Pod standardowe drzwi 90. I co, idziemy na dół. Idziemy ponad prożę. Jeszcze musimy zrobić tę balustradę tutaj prowizoryczną teraz na tym korytarzu, żeby nikt tam nam nie spadł z góry. Także coś sobie przykręcimy właśnie tam kawałek i tutaj właśnie od komina też. No, mamy jakieś tam deski, zostały nam z tej skrzyni po bramie garażowej.
coś tam sobie pozbijamy. Idziemy, wejdziemy nad Proża. Mamy tutaj, potrzebujemy 4, mamy jeszcze sporo tych nadproży. To są i tongowskie nadproże, 130. Nie wiem, jakie oni to są. 130 na 11,5. Na 12,4 wysokość. A szerokość 11,5. No to jest szerokość, no to wiadomo. No tak, to jest jak plus, jak grubość ścianki. Wysokie 12,4 i tak trzeba będzie jeszcze coś tam dołożyć. Ale no to tego, tu nam idą 4, jeden idzie tam, pójdzie jeszcze do garażu, do budynku gospodarczego, to dwa zostaną. Możemy komuś oddać. Możemy komuś oddać, czy ktoś potrzebuje dwa nadproże. Trzeba sobie podjechać, odebrać, bo nie będziemy wysyłać. Bierzesz sama? Czy we dwojku bierzemy? Nie, biorę, nie jest ciężkie. Tak? Dwa mogę wziąć. Tak, jesteś kozak? Jestem. Dobra. Nie wiem, czy pokazywaliśmy wam. Tu jest nasza kuchnia prowizoryczna. Proszę bardzo, tu się obiadki je na budowie. Centralne ogrzewanie. Tutaj jest... Co? Możemy robić parapetówkę bez parapetów. Mamy stół, mamy warsztat. Tutaj jest nasz warsztat. Tutaj jest sekcja mieszalnicza. Tu się mieszają wszystkie mikstury. Zaprawy, kleje. Tutaj, tutaj mamy jeszcze, w razie by było bardzo zimno, to można sobie, o, proszę bardzo, skarb od gości. Można się rozgrzać, albo jakby ktoś przyjechał, nas odwiedzić, to jesteśmy zaopatrzeni. Czasami centralna nie domaga, to trzeba zajrzeć do naszego kominka i sięgnąć po coś mocniejszego. Oczyścić go. No, no dobra. Także bierzemy te nadproża. Idziemy, jeszcze przyniesiemy dwa. Namieszamy kleju. I obsadzimy sobie. Co? No musimy to dzisiaj skończyć. Obsadzimy sobie nadproża i zakładamy kolejne 3 warstwy i mamy po temacie. Gotowe? Co? Gotowe? Gotowe. No i super, to lecimy dalej, tak? 3 warstwy w górę i finito. Okej. O, i tutaj właśnie jedna ta ścianka już jest dokończona. Jak było położone nadproże, to właśnie 3 warstwy łącznie z nadprożem. I tak wygląda cała ścianka. Szybko, sprawnie idzie. Troszkę się wzięliśmy teraz na sposób. Marcin klei, ja mu docinam, donoszę pustaki, fajnie, sprawnie, wszystko szybko idzie. Także tak robimy każdą jedną ściankę i będziemy mieli finish. No dobra, ścianki mamy gotowe. Wymurowane wszystko. Jak zadowolona jesteś? Jestem bardzo zadowolona.
mieliśmy tutaj zabawy przy tych skosach, prawda? Przy tych skosach było najwięcej zabawy, ale tak to wygląda w efekcie końcowym. Wymurowane na 2,80 teraz jest obecnie. Tu jeszcze może przylecę z tej strony. Tu jest takie pomieszczenie. Tu zostawiliśmy otwarty ten narożnik cały. Tu też miało być pomieszczenie, ale jest otwarte, będzie otwarta taka przestrzeń. Łazieneczka. Nieduża. I tutaj kolejny pokój. Tak to wygląda mniej więcej. Jest na 2,80 teraz wymurowane. Dojdzie posadzki jakieś ze styropianem około 15 cm. No i szkielet, sufit. Suma summarum powinno wyjść nam około 2,60 wysokość pomieszczenia, czyli tak jak w projekcie. Także jest ok. Teraz nam pozostało tylko posprzątać trochę ten nasz bałagan, co tu pozostał po nas. No i 90 pustaków, których nam zostało. I nie wiem, albo będziemy rzucać przez pustkę, albo przez okno. No, zostało nam pustaków. Pozbyć. No na dole jeszcze zużyjemy. Tam na dole mamy jeszcze kilka pojedynczych ścianek do postawienia. A już niedużo. Już nie będziemy nagrywać tego. To musimy na dół zrzucić. Troszkę, żeśmy się rozpędzili z tymi pustakami. No tak dobrze nam szło. Bo to w ogóle ta przestrzeń otwarta nie była planowana na samym początku, jak jeszcze wrzucaliśmy te pustaki. Dopiero tutaj, dopiero jak tutaj byliśmy na górze, to stwierdziliśmy, że nie robimy tego pokoju tutaj. Po prostu przy tych pomieszczeniach, jakie mamy tutaj teraz zrobione, to się już spokojnie pomieścimy. Już nam wystarczy łazienka, to. Łazienka, pokój taki sypialniany dla gości, a tutaj czy tam garderoba. A zrobi tutaj się taki fajny narożnik. Powiesi się jakąś huśtaweczkę może, fotelik. No. Couch, może jakiś narożnik, czy coś takiego. I będzie pięknie. I będzie można sobie kawkować tutaj. I co? I tyle. Sprzątamy. Tu schodzimy na dół, tam jeszcze dostawiamy te pojedyncze ścianeczki. Tam już niedużo zostało. Przy garderobie, to przy wejściu, ścianka. Przy toalecie, łazienka. I co? I będziemy się jakoś przygotowywać pomału do elektryki. Musimy zrobić sobie jakiś plan, mniej więcej, jak to rozegrać, tą elektrykę. Coś sobie pomarzymy na kartce. Narysujemy jakiś plan działania. Sprawnie poszło. Żeby sprawnie poszło. Tak jak te murowanko, bo tutaj dwa dni. No. To zajęło nam około 2 dni to wszystko. Zajęło około 2 dni. 7 worków kleju. I 5 palet, około 5 palet tych bloczków, połówek, 11,5. Także myślę, że poszło sprawnie. Tak? Tak. Kierowniku? Tak. Pioneczka? Możemy odhakować następne tutaj zadanie nasze. Tak jest. Ok, także my się zwijamy i trzymajcie się. Cześć.